drugi trener zwycięskiego półfinału. Cóż to były za emocje? Jak pan się teraz czuje? Czy powoli schodzi to napięcie, ten stres? Powiem szczerze, że od początku wierzyliśmy w to, że możemy podołać. Że możemy podołać, bo dziewczyny się rozkręcały. Jeden ten mecz im nie wyszedł z Most Wola Metro Warszawa. Postaramy się troszeczkę jutro, znaczy troszeczkę, dużo poprawić grę, żeby powalczyć o to złoto. No, w ubiegłym roku byliśmy na 8. miejscu, przegraliśmy z gospodarzem, z którym tutaj, Szamotolaninem, z którym no, mamy takie super stosunki przyjacielskie, że ja sobie bym tylko życzył, żeby w każdej dyscyplinie sportu coś takiego miało miejsce, bo naprawdę oni byli u nas na półfinałach, wygrali z nami na półfinałach w tiebreaku, ale nie byliśmy po tym meczu jakoś wrogo do nastawieni, tylko przyjaźnie wręcz, bo wygrał zespół po prostu lepszy siatkarsko i takie powinny właśnie być relacje, że te małe, młode dziewczyny powinny się tak, mówię tutaj, integrować, wspierać i przyjaźnić, żeby to naprawdę wyglądało tak, jak wygląda, bo czasy są ciężkie. Wiadomo, że czym rządzi teraz się w kraju dzieci, komórki, inne rzeczy, a tutaj naprawdę odwiedzanie się, tutaj kibicowanie sobie nawzajem, to jest miód na serce. Tak uważam, bo pamiętam czasy, kiedy grałem, kiedy prowadziłem zespół drugoligowy. Teraz syn powoli to przejmuje wszystko. Ja mu z boku staram się pomagać i chcemy pchać ten wózek w tej małej mieścinie, jakim jest Łask. Także jesteśmy szczęśliwi, przeszczęśliwi, zwłaszcza te dziewczyny. Niech one zaznają tego szczęścia, bo były łzy po meczu przegranym z Szamotułami w Łasku. Ale mówimy, to jest tylko sport i trzeba iść do przodu i pogratulować przeciwnikowi zwycięstwa i postarać się w następnym meczu zawalczyć z tym przeciwnikiem. I ja tak uważam, że tak ma to wszystko wyglądać w sporcie. No dzisiaj to chyba wszyscy wam powinni gratulować po tym meczu. Powiem tak, nastawienie było bojowe od początku. Powiem tak, wiele kontaktów było już od mini siatkówki ze Spartą Warszawa i my jakoś staraliśmy się i wygrywaliśmy te mecze. I my im to przypominaliśmy, że byłyście lepsze. Pokażcie to dzisiaj może w tym meczu, w tym najważniejszym meczu, bo wiadomo, że przegrywając można nawet, ja 2 lata temu w juniorkach tak miałem. Każdy z nas stawiał w roli faworyta do medalu. Przegrałem półfinał i nie zdobyłem nawet brązowego medalu, bo przegrałem mecz o brąz. A tutaj, tak jak mówię, no, nastawione były bojowo, bo wiedziały, jaka jest ich wartość, a zarazem te mecze, które wcześniej rozgrywały z tym przeciwnikiem, wygrywały po prostu i wydawało nam się, że to może je zmotywować tylko do takiego fajnego grania, jak dzisiaj było. Emocje były ogromne, wygrana dopiero w tiebreaku. Co tam się wydarzyło? Niech pan opowie sam. No była taka akcja, gdzie no, emocje już sięgały do zenitu, bo prowadziliśmy wysoko w tym tiebreaku i była akcja taka, która decydowała, można powiedzieć, o naszym dalszym takiej dużej przewadze, bo mogła ta przewaga stopnić o 2 punktów. Ja chciałem usiąść, krzesło się usunęło, no i zległem na parkiecie, że tak powiem. To takim optymistycznym końcówką zakończmy ten wywiad i spotkamy się z pewnością jutro. Miejmy nadzieję, że w dobrych humorach wszyscy. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Jesteśmy tutaj mile zaskoczeni tą całą atmosferą, jest tym bardziej dziewczyny. Drugi rok z rzędu są w finałach Mistrzostw Polski. No i w tym roku ta robota, którą wykonaliśmy, powiodło się i gramy w wielkim finale o złoto. Wszystko leży na parkiecie, zobaczymy, co będzie jutro. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.